Witajcie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam zaprezentować nowo zakupione płyty z muzyką do naszej biblioteki. Mamy sporo polskich nowości. Na pierwszy ogień idzie nowa płyta Lecha Janerki zatytułowana Gipsowy odlew falsyfikatu. Kilka tygodni temu krążek zdobył 5 Fryderyków, czyli najważniejszych polskich nagród muzycznych. Na nowy krążek byłego basisty i wokalisty zespołu Klaus Mitthoff musieliśmy czekać prawie 20 lat. Na swojej nowej płycie Janerka jak zawsze doskonale bawi się słowem i formą. Mamy dla Was także nowy krążek Anity Lipnickiej zatytułowany Śnienie. Jak podkreśla była wokalistka zespołu Various Monks, znajdziemy na nim cały wachlarz emocji. Będziemy mieli przy czym potańczyć i do czego popłakać. Słuchając kolejnej płyty z pewnością zarażą Was chwytliwe i przebojowe kompozycje. Wszystko to za sprawą nowej płyty Baranowskiego, Ucieczki i Powroty. Na krążku znajdziemy 10 piosenek. Pozytywnych emocji dostarczy Wam także płyta Wesna, nowa propozycja zespołu Enej. Jest to już piąty krążek tej olsztyńskiej formacji. Na Weśnie usłyszymy folkowe brzmienie i wpadające w ucho teksty. Chcielibyśmy Was także zaprosić na bankiet u Sanach. Jest to pierwsza na żywo nagrana płyta przez tę popularną wokalistkę. W Sanach na scenie w trakcie koncertów towarzyszyło ponad 100 muzyków, w tym 50-osobowa orkiestra i 30-osobowy chór. W bibliotece znajdziecie także płyty z muzyką filmową. Między innymi płytę z muzyką skomponowaną przez Łukasza Luka Rostkowskiego do animowanej adaptacji Chłopów. Mamy także płyty z muzyką i piosenkami do nowej adaptacji Akademii Pana Kleksa. Dla fanów filmów z Piotrem Franceskim w roli głównej mamy płyty z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. W mediatece znajdziecie także płyty z muzyką do filmu Dom Gucci i trzeciego sezonu serialu Wiedźmin. Wśród zagranicznych propozycji mamy coś dla fanów mocniejszych brzmień. Są to płyty zespołów Sabaton, Accept i AC/DC. W mediatece wypożyczycie także płytę Paula Simona i zespołu Alphaville. Wszystkie zaprezentowane płyty wypożyczycie w mediatece. Możecie je także zamówić i odebrać w książkomacie.